Siemanko, z tej strony Seedrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku naszej wspólnej serii serwera Zombie Horde. Dzisiaj standardowo poprowadzę ten materiał z Gadlinem. Cześć Gadlin! No siemanko wszystkim, siemanko! I może zanim zaczniemy, to przypomnisz nam, ile fal udało nam się przetrwać w poprzednim materiale? Wiesz co? Dokładnie tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że było około 38 albo 37, coś w tym stylu. Właśnie wiesz co, też tak, że chyba 38 z tego co dobrze pamiętam, aczkolwiek nie jestem co do tego pewien. Tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam równie dobrze, a kto wie, może nawet lepiej, także wszystko zależy od tego, na jaki team uda nam się trafić, jaka będzie arena, no i jak po prostu będziemy się ze sobą tutaj zgrywali. Korzystając jeszcze z okazji, chcielibyśmy wam wspólnie podziękować za wszystkie pozytywne oceny oraz komentarze, które pozostawiliście pod ostatnim materiałem. Gadlin, akurat Horderlands, no, arena druga się dzwoniła, także lecimy szybko. No to dawaj, lecimy. Dobra, miejmy nadzieję, że zdążymy. Ale było tego naprawdę sporo, ten materiał wam się bardzo spodobał zarówno na moim, jak i na Gadlina kanale. I jesteśmy z tego naprawdę szczęśliwi, ponieważ nam się na tym serwerze bardzo przyjemnie gra, wam się to przyjemnie ogląda, więc po prostu żyć, nie umierać. Dobra, arena druga to była? Tak, druga, tak. Dawaj. Okej, także ja naciskam tutaj, biorę sobie Rangera, ponieważ mamy już tą możliwość. I może Gadlin jeszcze powiesz, który masz w tej chwili level, co? Już sprawdzam level. Mam level 21. Kurczę, ja mam 17, także troszeczkę mnie widzę przegoniłeś, no ale nic, będę starał się dzisiaj ciebie dogonić, chociaż wątpię, że mi się to uda. Ale zobaczymy, już sporo ludzi jest tutaj na tej arenie, więc miejmy nadzieję, że za chwilę to się wszystko rozpocznie. Ta mapa jest dosyć fajna, chociaż trzeba tutaj naprawdę uważać, ponieważ bardzo łatwo można spać, już tego niejednokrotnie doświadczyłem, więc gadanie będziemy musieli sobie po prostu najzwyczajniej w świecie pomagać, ale myślę, że damy radę, musimy tylko poczekać, aż się rozpocznie. I teraz tak, o, patrz jaki Diaxman. Gdzie? Gdzie? Tu! O, ale to są diaksy, a nie emeraldy? A to są zielone jakieś diaksy. Jakie zielone? No tak wyglądają, zielone. Nie widzisz? W sumie? A może to przez moje shadery? O, banan ma shadery! Okej, dobra. Never mind. Czekaj, rozpoczyna się to czy nie? Musimy... Czekaj, ja na pewno kliknąłem, a ty? Tak, znaczy jeszcze dwa razy klikałem, zawsze dwa razy. Dobra, okej, spoko. Tylko wiesz jakby był fiali, jakby się okazało, że jak nacisniesz drugi raz, to ci się wyłącza. Właśnie, też o tym pomyślałem w tej chwili, wiesz, także. Ale myślę, że tak chyba raczej nie jest. Raczej nie, bo ani razu mi się jeszcze tak nie zdarzyło. No, także spoko, spoko. Jestem ciekaw, kurde, jak to działa? Czy tylko na tym żelaznym bloku, czy na głowie zombiaka, czy jak? Ja zawsze naciskałem na ten bloczek żelazny pod głową. Ja też, bo wcześniej próbowałem na głowę, ale nic się nie pojawiało, więc... O, 5 sekund zostało, dobra, tak więc za 5 sekund rozpoczynamy i Gary musimy się skupić, żeby przetrwać więcej niż 38 fal, dobra. Także lecimy, od razu będziemy próbowali wzbogacić się o jakieś darmowe golden nuggety. O, proszę bardzo, tutaj już, kurde, ktoś mi to ukradł niestety, okej. Jak widzicie, jest tutaj taki statek, więc tak, ale tak jak mówiłem, musimy naprawdę uważać, żeby tutaj nie spaść na dół. Uważaj, bo... nie iść tak ode mnie daleko. Dobra, okej, sorry. I oczywiście moje golden nuggety ty wziąłeś, no bo, tak, bo jak żeby inaczej, znowu, pewnie. Dobra, o, tutaj jest skrzynka, także dawaj. Mam 5 golden nuggetów, więc spoko. A ja chlebek. Dostałem trochę strzał, pójdę tutaj jeszcze na górę, bo z tego co pamiętam chyba tutaj też coś było. Tak, to tak, był nawet... Ender Chest. Ender Chest, dobra, także troszeczkę lepiej. O, mam jakąś... Miksturkę Mołotow. O, mam koktajl Mołotowa, także... A ja też. A spoko, więc... wiesz co? Muszę sobie zjeść teraz cooked pork chopa. Watch? Coś mi bije, chyba. No chyba nie. Dobra, wydawałoby się, po prostu spadłem z wysokości. Schiza. O, shit. Zombie. Fuck. Dobra, czekaj. Ta drugie bez... idzie jeszcze na widzę, nas. Widzę. Okej, okay, musimy... O kurde, ktoś się tutaj nam wbił. Pięknie. I doktorek. Fuck, nie mogę zebrać żadnego golden nuggetu, mam ciągle 5. A to brałeś skrzynkę tą tutaj, co leży? Gdzie? No tu, na tym, na środku. Uważaj, mały zombie! Widzę. Kurczę, z dwóch stron mnie biją. Aj. Pomóż! Nie! Jest! Dwa serduszka, półtora, sorry. Dobra. Uważaj, musisz, wiesz, biegać za ludźmi, wtedy będziesz w miarę bezpieczny. No. Okej, tutaj raczej nic. Dobra, chodź teraz może w tą stronę. Fuck. Zombie! Widzę, okej. Jest! Najgorsze jest to, że one pojawiają się, kurczę, tak z dupy, że tak to powiem, no nie? Dokładnie, one powinny mieć, albo nie, bo nie mogły być spam nerów, bo wtedy byśmy wszyscy tam kampili no przez spam nerze. Ale powinno być tak, jak na przykład w Black Opsie jest, tu nie reklamuję żadnych produktów. Okej, okay. Ale co masz na myśli dokładnie? No, że wychodzą z różnych miejsc, że są różne ustalone miejsca, z których wychodzą. Dobra, czekaj, widzę ciebie, uważaj, żebyś nie spadł. Tutaj jest tym, może być z tym ciężko. Albo żeby nie było tak, przynajmniej, że przy graczach tu już się pojawiają. Okej, no właśnie, bo to czasami jest uciążliwe. Najgorzej jak te małe się pojawią, bo one są bardzo szybkie, no. Jeszcze zadają bardzo duże obrażenia, wiesz? Dokładnie. Na dodatek, ale mi się wydaje, że nie duże obrażenia zadają, tylko w sumie szybko biją. No być może, no w sumie tak, być może. Całkiem logiczne by to było takie małe, szybkie, zwinne kupy chodzące. Także spoko. O, gdzie ty poszłeś? Jestem tutaj obok sklepu, wiesz? Okej, to lecę. Dobra, uważaj, tam, bo tutaj ale jest... tu mnie dwóch zombie bije. Dobra, uczekaj.
I przydałaby się pomoc. Okay, tak, dobra. We mnie go pchaj, we mnie, prosto. Mam już we 20 golden nuggetów, więc ja lecę sobie szybko kupić żelazny spoko, miecz. Gary, musimy pamiętać o tym, że co 2 minuty można brać te skrzynki, więc wiesz co, dokładnie. Ja bym spróbował wziąć już... Jeszcze dwóch, jeszcze chyba tej nie wzięliśmy tutaj była, czy ty no wziąłeś? No właśnie, chyba nie, wiesz co, bo tutaj też jest skrzynka, ale raczej nie braliśmy. Co dostałeś? Dostałem... nie wiem. Ja chlebek, dobra, spoko. A ja chyba golden nuggetsy. Okej, okay, chodźmy może tędy tutaj, wejdziemy sobie do góry. Tutaj jest fajna miejscówka, bo tutaj, wiesz co, nie mogą nas jakoś specjalnie zaskoczyć. Jakbym ja patrzył w jedną stronę, ty w drugą, to mielibyśmy duże szanse na przetrwanie, więc jak już będziemy... No to dobry pomysł jest. ...mieli większą falę, to wtedy tutaj przyjdziemy. W tej chwili mamy falę 17, więc już jest całkiem nieźle. Z tego co widzę, to jeszcze sporo ludzi tutaj żyje. O, tutaj jakiś... Tam są zombie na tych, na mostach tych, na tym takim moście... Którym? Z tych fence, z barier, nie z barier, tylko z tych... Z płotków. Tak, dokładnie, o. Mhm, ale już tam jest taka drużyna, że... Dobra, okej. Okay. Za tobą jest zombie. Poczekaj, bo widzę, że wszyscy tutaj się teraz skupili, więc musimy chyba... Fuck. Ty go nie zauważyłeś, tego zombiaka? No właśnie, akurat odwróciłem się i wtedy się pojawił, więc... Okej, okay, dobra, spoko. Poczekamy sobie tutaj, wiesz co, bo tutaj jesteśmy w miarę bezpieczni, z tego co widzę, już sporo ludzi to jest. I będziemy... No, za mną się pojawił, więc nie jesteśmy bezpieczni. Czekaj, czemu pokazało, że mamy falę 14? Przecież mieliśmy już większą falę. Fala 13, 14, 11, a może mi się coś przewidziało, nie wiem, dobra. Może tak. Zapewne. Być może była 7, a nie 17 wtedy. Okej, okay, czekaj. Fuck! Za to, fuck! Tutaj zombie, no nie. Ale mnie zrzucił pięknie, skubany. O tym właśnie mówiłem, na to trzeba było uważać. Także niestety spadłem. Gary, ty tam zginiesz czy coś, bo ja już niestety nie mam jak wrócić do ciebie. No, kupiłem żelazny miecz i jest trochę cenniejszy od ciebie, no ale dobra. Dzięki. Dobra, także dawaj. Akurat się Stygia zwodniła, ale Stygia nas nie interesuje. Curse of the Horde to jest ta, na której graliśmy teraz, czy nie? Nie, to było... Nie, to my graliśmy na Hordlands. Okej, okay, a Curse of the Horde... Curse of the Horde to jest ta piramida. Aha, to może na nią nie, bo ona jest z tego, co na niej grałem, taka średnia, jakoś niespecjalnie mi się spodobała, więc może coś innego. Curse of the Horde znowu to raczej też nie. No będziemy próbować, zobaczymy. Teraz udało się przeżywać około 15 fal, więc troszeczkę słabiej. No, Dread Space. O, może 18. Teraz na Dread Space'a pójdziemy, czy nie? No to chodźmy na Dread Space'a, jestem, już widzę. Arena numer 5, okej, okay, ja już naciskam. I spoko, z tego co widzę już ktoś tutaj jest, więc fajnie. Biorę sobie mieczyk. Ja na czwórkę weszłam. Na czwórkę? To dawaj na piątkę! Ale... A, ukośnik cliff. Okej, okay, dobra, poczekam. Chyba znam, że bez większych problemów, dobra. Także bierz ready. Sobie itemy, bierz na ready i czekamy na pozostałych graczy. Jest to mapa, w której tak naprawdę znajdujemy się w takim statku kosmicznym. Troszeczkę przypomina to Star Wars, za chwilę zobaczycie, o co tutaj mi dokładnie chodzi. Całkiem fajnie to wygląda, ale nie wiem, czy będzie to w miarę praktyczne. Myślę, że o tym się przekonamy. Ta mapa jest dosyć duża, więc też będziemy musieli uważać. Fajnie, jakby tutaj przyszło jak najwięcej osób, to wtedy mielibyśmy po prostu większe szanse. Z tego co widzę, już trochę nas tutaj jest, więc za chwilę zapewne powinna się rozpocząć runda. No ale zobaczymy, dobra. Czekaj, który mam level? Może udało mi się... Ja nie rozumiem, jakim cudem to co cię przypomina Star Wars. No, jest to statek kosmiczny, który lata sobie w kosmosie. I ale wiesz, statek kosmiczny mi się kojarzy ze Star Wars, nie? I dlatego tak mówię. Aha. No, dokładnie. Tak, dobra. Czekajcie. Ile tutaj jeszcze osób nie pokazuje niestety nam na czacie. Mamy tutaj na tabie komendy jakieś. Help, level, vote. O, co to jest vote? Zobaczmy, ukośnik vote. Ukośnik vote. Aha, mamy wejść na jej stronę. Okej, okay, dobra, dziękuję. No to nie, dziękuję. Players off, można wyłączyć innych graczy. Players off. A, ty czekaj, zaraz play. Ale wtedy nie będziemy siebie widzieć. No właśnie, bez sensu, okej, okay, nawet nie będę próbował, faktycznie zapomniałem o tym. No i co, zobaczymy, czekaj, nacisnę jeszcze raz. Okej, okay, nic się nie stało, więc w razie czego nacisnąłem, okej. Okay, no i ten koleś tutaj tak sobie stoi, nie chce nic naciskać. No właśnie, być może. I teraz przez niego musimy awczyć, chociaż czekaj, ruszył się. O. Ale nie, ale wiesz co, wydaje mi się, że on już chyba nacisnął, tak. Takie mam przynajmniej wrażenie. Także zobaczymy. No kurczę, na tej lodowej szło nam troszeczkę lepiej, ale bo tamta arena jest taka jakaś zgrabniejsza, tam o wiele łatwiej to przejść tam, właśnie kurczę, miałem... To jest takie kółeczko, że biegniesz dookoła i atakujesz. Dokładnie, akurat się rozpoczęło, więc spoko. Lecimy od razu na samą górę, co ty na to, Gadrin? Tak, dobra. Okej, okay, jesteśmy już na samej górze, widzę, że ktoś tutaj też już jest. No i rozpoczynamy nasze poszukiwanie zombiaków. Tak więc jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest naprawdę sporo dziur, na które trzeba uważać. O, mam pierwszą skrzynkę. No, mamy, nie masz. Biorę ją. Dobra, nie wiedziałem, że za mną biegniesz, szczerze mówiąc, więc... No, tego mieliśmy się trzymać razem, a więc... Tak, ale myślałem, że na spawnie nie zauważyliśmy czy coś. Nieważne, dobra. Lecimy teraz może tędy, zobaczymy czy... Tutaj znajdziemy coś ciekawego, miałem nadzieję, że tak. Teraz okay, właśnie zauważyłem, że tu są dwie strony, że po jednej stronie jest coś samo, co po drugiej. Tak? Tak, ale tam się nie da wejść po drugiej stronie. Kurczę, wiesz co, bo ja tutaj mam
Dostałem 2 sztabki żelaza, 5 golden nuggetów. Wiesz co, ja bym proponował skoczyć tutaj na górę, zobaczymy, czy coś nam to da. Tam się chyba nie da skoczyć. Właśnie wiem. Kurde, tak mnie cofało, już się bałem, że spadnę na dół, ale na szczęście żyję, nie, nie, więc... Nie, to właśnie jest takie coś... Oprócz w dziurach, wszędzie oprócz w dziurach jest takiego, że ci cofa właśnie. Mhm, no dobra, spoko, jest czekaj. Jest dziury, ciągle trzeba uważać. Ale coś zombiaku... O, jest zombiak, jest, widzę. Czekaj, chodź zombiak. Okej. Okay. O, akurat go uderzyłem, więc za mną idzie. Pierwszy i... mój będzie. Dobra, jest. Zabiłem go. Mam nuggetsy. Dobra, gdzie jest? Ale bo... czekaj, my mieliśmy chyba nie tego zombiego. Fuck! Jest! Żyję! Boże, jaki fart, Gadrin! Spadłem tak na dół, ale spadłem na dach, dosłownie, wiesz? Więc udało mi się to, kurde, przeżyć. Fuck! Czekaj, gratuluję, ale gdzie jesteś, powiedz? Próbowałbym teraz na dachu jakimś, na poziomie chyba pierwszym, tylko zastanawiam się, jak ja teraz stąd wrócę, szczerze mówiąc. Może pójdę na pierwszy po poziom i znajdę jakiś balkonik czy coś, na który mógłbyś wejść. Wiesz co, ja już jestem tutaj, dobra, tylko wystarczy, że otworzysz mi tutaj bramę, bo jest zamknięta chyba. Aha. Tam jest dźwignia, za którą mógłbyś pociągnąć. Ale ty jesteś na samym dole czy na środku? Wiesz co, kurczę, no nie wiem. Czekaj. Na sam dół. Chyba nie, a może na samym dole, chyba na samym dole, tak mi się wydaje. I teraz wiesz? Tak, teraz muszę znaleźć te drzwi, które się otwiera. Ej, i to chyba tu jest, ale czy tu jest? Tak, takie to tutaj, bo już cię widzę. A więc proszę cię, otwieraj, dobra, dzięki wielkie. Czemu ty masz na głowie szkło? O! Lol? Ty też masz szkło na głowie. Lol, faktycznie. A to jest przecież to jest te, żebyśmy oddychali w mosie. A, dokładnie, faktycznie. Także autor też pomyślał o takim fajnym aspekcie, jeśli chodzi o... O, urozmaicenia naszej rozgrywki, no także spoko. Dobra, które mamy fale? Bo szczerze mówiąc na to nie patrzyłem. 7 dopiero, Jezus, smelek, to wolno leci. O, no, jest zombie! Widzę, okej, okay, spoko, bijemy. Uważaj, drugi! Osłaniam cię. Rzeczywiście. Dobra, Gadin, co ty na to, żebyśmy tutaj poczekali na te zombiaki? No spoko, musimy gdzieś tak w rogach się, w kątach się skampić, wiesz, żeby za nami się nie pojawiły. Okej, okay, na co? Mnie dwóch idzie. A czekaj, tam jest skrzynka podwójna, więc może sobie zaraz ją hapnąć. A ja zaraz będę miał już 20. Wow, ale ich tu jest. Golden nuggetów, dobra. Już 22, 25, więc... Weź daj mi 4, bo wiesz, będę miał przed 20. No to chodź może do sklepu pójdziemy, tylko gdzie tutaj jest sklep, poczułem? Chyba na górze, co? Ja wiem gdzie, chodź za mną. Okej, okay, czekaj, na dół? Mhm. Dobra, chodź jestem. Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy to gdzieś... I teraz tu na środku, na górę. Okay, szybko, to jest ten mały zombiak. I... Widzę, dobra, okej, okay, także fajnie, też fajnie można uciekać tak przed nimi, dobra. Kupuję sobie żelazny miecz, mam jeszcze 5, chcesz je? No, daj. Okej, okay, dobra, rzuciłem cię już. Bardzo. Wiesz sobie, ja cię osłaniam, jak będziesz kupował. Iron Sword. Chociaż nie, okay, zobacz, mamy. One tutaj nie mogą nas chyba atakować, więc... No, to jest takie miejsce właśnie bezpieczne. Tak. Dobra, także w razie czego... stój na środku, jakbyś miał padać, to... Na dół! Zombie! Widzę, okej. Okay. Stój na środku, jakbyś miał padać, uciekaj do góry i tyle. Świetny pomysł. Kurczę, to trochę takie... Nieciekawe jest, ale nubowskie, tutaj i... nubowskie. O, czekaj, chodź, bo tutaj jest mały zombiak. No, dobra, już go nie ma. Wiesz co, z tego co widzę, on ma chyba mało HP, kurczę, mniej od tego zwykłego. A może dlatego, że po prostu masz żelazny miecz i... A w sumie rację, jeszcze kombo walnęliśmy na nie, więc pewnie... Nie, ja go nie użyłem. Uważaj, kurde, bo tutaj jest kolejny mały... To widzę, atakuje cały czas. A to cię tu nie ma, ty tam jesteś. No, faktycznie, czekaj, bo się trochę rozdzieliliśmy, dobra. Dobra, jestem. Mam to. Co tu jest? Co okay. To jest? O, jest skrzynka. Widzę, biorę ją, czekaj, co ma tu mamy? I strzały. Strzały, kurde, uważaj! Zombie się zespił. I to jeszcze villager zatrudnia. No właśnie, okay. Te trujące zombie są wkurzające. I nie dość, że mnie zatruł, to jeszcze chamsko mnie zwolnił. Dobra, czekaj, bo mamy tutaj, pokażę mu Sawyer, żeby biegał z nami. Okej, okay, no, dobra. No, to chyba nie jest coś w stylu właśnie... Myślisz, że nie strzelił, o co chodzi? Chyba nie. Dobra, okej, okay, no to... Zombie za tobą się pojawił. A, dobra, czekaj, teraz próbuję go dobić, yeah! Okej, okay, ile masz gold nuggetsów, tak z ciekawości? 9, w tej chwili 9, a ty? A ja 16 i... O, zabrałeś mi to. Dobra, chodź, tutaj stoimy, czekaj, tam jest kolejny zamek, okay. ale nie idź tam na razie, tutaj jest... Ale jest już zombie, tam się pojawił, o. Czekaj, okej. Okay. Spróbuj go zabić. Ale zauważyłem, że... Mały? Ten miecz się nie psuje tak jakby. No właśnie wiem, wiesz? I chyba ma nieskończoną wytrzymałość z tego, co widzę właśnie. To jest dziwne, ponieważ inne miecze się jednak psują. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, ale w sumie nie będziemy się chyba tym przejmowali, co? No to nie jest jakaś sprawa... To jest dla nas któryś... nawet na rękę bym powiedział, dobra. Ej, uwaga, tu jest drugi jeszcze. Widzę, okej, okay, dobra, ja na razie żyjemy. O, czekaj. 19 mam już tych golden nuggetów, wiesz co, dobry pomysł by był iść do sklepu i kupić sobie sztabek żelaza trochę, żebyśmy zbroję sobie zrobiły. No ja w tej chwili mam 2 sztabki żelaza, wiesz, więc mogłem sobie dokupić no trochę. A ja ile kosztuje jedna? 10, ja już jestem tutaj na górze. Kosztuje 10, tak, czekaj. Już kupiłem sobie 2. O! A nie, dobra. Nic. Zdawało mi się, że dostałem 2 na raz, jak nacisnę raz. Okej, okay, dobra, także ja sobie zrobię buty, bo mogę sobie zrobić buty. Niestety nie będę miał więcej, więc nie poczęstuję cię żelazem. Ale no, spoko. Damy radę bez tego, dobra, także czekaj. Żelaza w krwi mam wystarczająco chyba. Okej, okay, dobra, dawaj na dół i uważaj, bo tutaj pewnie zaraz coś będzie.
Tak? Mamy... O, jest, akurat się pojawił, jak powiedziałeś. Dwa zombiaki, trzy! Fuck! Trzy? Oh my god. Dobra. Dosłownie, okej. Okay. Już trochę golden nuggetów, spoko. Już mam 11 golden nuggets. Dobra, kurde, tutaj jesteśmy słabo bezpieczni, więc ja bym poszedł... Wiesz co, mi się wydaje, że jesteśmy jedynymi osobami na tej arenie. Właśnie też coś tak czuję, kurczę, bo... Chyba nikogo innego już tutaj dawno nie widziałem. Szkoda, że nie da się tego chyba jakoś sprawdzić, tak mi się przynajmniej wydaje. Okay, ukośnik list? Jest taka komenda w ogóle? Spróbuj, zobacz. Może ja nie, tutaj... nie, ale nie pokazuję tutaj takie komendy na tabie. No to jest sporo zombiaków, czekaj. Wiesz co, powiem ci, że nawet lepiej, dobrze nam idzie, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy jedynymi przetrwanymi tutaj, tak no dokładnie, się w razie czego uciekamy na górę, wiesz co chodzi, nie? Tak, 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 to jest właśnie takie... Uwaga, to jest mały! O kurde... Uważaj, z tyłu! Tu drugi! Kurczę, kolejny! Dawaj, uciekaj! Ja mam pół serca, uciekaj! Na górę, dawaj! Szybko. Fakt, ty nie jest bezpiecznie, czekaj, skrzynka! Biorę na górę, sobie. Jest! Dobra. Jestem na górze, tylko kupię sobie teraz czapkę żelazną, założę sobie buty. Ej, ja nie mam nic do jedzenia, błagam, powiedz, że masz coś do jedzenia. Mam, czekaj, zaraz ci dam, czekaj, tylko dwa zombiaki mnie biją. I czekaj na górę, nie martwmy czasu. Umieram. Spieprzam, aaa! Czekaj, gdzie jestem? Jestem tutaj w tym pokoiku. Jesteś. Jest, dobra. Okej, mam jedną zupkę, tylko że, czekaj, starczy. W sumie ja nie potrzebuję deba, więc zjedz sobie. Nie można tutaj kupić jedzenia? Chyba nie. Wiesz co, nie, jeszcze kurczę, mi brakuje jednej. Jednego z tego. A życie się ma tyle samo. Mamy na serce. Diamond Sword, kurde, przydałby nam się. Razem mamy 22 falę, więc jest nieźle. A jest ktoś jeden. Jest jedna osoba na dole, widzisz? Tak? Gdzie? Faktycznie, dobra, chodź do niego, chodź, pomożemy mu. Okej. Okay. Ja już lecę, dobra, okej, okay, widzę go. I spoko, biegamy za nim teraz, co? Mhm. O, shit. O, już tu go dwóch, nie? Dobra, okej. Okay. Także jest dobrze, jak jesteśmy we trójkę, to naprawdę jest bardzo dobrze, uważaj. Tak, i teraz wszędzie zombie, jest teraz ich jest tyle, że nie ma po prostu spokoju, zauważ, że... No. Naprawdę. Nie ma takiego momentu, że gdzie są zombie? Ale dokładnie, ale wiesz co, to jest w sumie spoko, bo trochę sobie też podekspimy i nasi widzowie będą mieli co oglądać, więc fajne. Za sobą też jest chyba, no jest. O, dobra, trzeba uważać nawet na te villagery, bo kurde, one uważaj, żebyś nie spadł. One bo... zatruwają, no właśnie. A te małe chyba zwalniają z tego, co wiem. Tak? Nawet nie zwróciłem uwagi, wiesz, szczerze mówiąc. Dobra, on tutaj koleś jest z nami, więc spoko, okej. Okay. O, teraz z łuku próbuję strzelać, dobra, ja sobie go ten. O, kolejny tutaj. Fuck, mały. Mały! Dobra, jest zabiję go. Wypad. Chodź. A właśnie, a buty muszę założyć. Uciekaj! Chodź! Kurczę. Fuck, pada! Aj, zginąłem! Kurde. No nie, gadaj. No nie, a ty żyjesz jeszcze czy nie? Tak, żyję, tu piję tego małego i kolejnego zombiaka. To próbuj, zobaczymy, czy coś dobra. Z tego wyjdzie. Trzymaj za mnie kciuki, może uda mi się właśnie. Ciekawe, czy jest taki expected. Wiesz co, nie. Czterech zombie, czaisz? Czterech zombie mnie bije. Fuck. Jeszcze z tyłu, a nie, z tyłu nie. Przeżyjesz, ale czy nie? Żyję, jeszcze, nie, zginam. Aj, dobra, także no już później jak jest mało osób, to naprawdę jest ciężko. Dotrwaliśmy i tak do 25 fali, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. No rekordu nie pobiliśmy, ale nie ma co się dziwić, wydaje mi się, bo dosyć ciężko. Wtedy było o wiele więcej osób z tego, co wiem. No dokładnie, dobra, tak więc, cóż, materiał to już 18 minut, Garlin, co, chyba kończymy, co, bo jak zaczniemy kolejną rundkę, to wydaje mi się, że będzie już za długo, także niestety no, dzisiaj nie udało nam się pobić rekordu, aczkolwiek wydaje mi się, że zaprezentowaliśmy wam dwie nowe mapy, których prawdopodobnie nie widzieliście, jeżeli nie graliście na tym serwerze, choć może na spawn to się pożegnamy tutaj, co? Okej, okay, lecę, tylko dobra, gdzie tu czekaj. Się teraz wchodziło na spawn? Okej, okay, tutaj jest, ja już czekam na ciebie na środku, tutaj gdzie zaczęliśmy. I co, i z naszej strony to było chyba na tyle. Jeżeli materiał wam się spodobał, zapraszam was do oceniania oraz do komentowania. Zapraszam was również z mojej strony do subskrypcji kanału Gadrina, link macie oczywiście standardowo podany w opisie. Przypominam, a, że... A, jeszcze ci przerwę, przepraszam, ja z mojej strony zapraszam do subskrybowania Citroxa. Okej, okay. Przypominam również, że jest to serwer premium, IP macie oczywiście podany w opisie, więc nie musicie pisać w komentarzach jakie IP, bo wszystko macie tam podane, tak więc z mojej strony to było na tyle, Gali, chcesz coś jeszcze dodać, czy to tyle? Nic specjalnego. Dobra, tak więc życzymy wam udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach, także pa, pa. Do zobaczenia.